jemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że podobnie jak nam, wam też chce się żyć i że razem spędzimy przyjemny poranek, a potem piękny dzień. Nam bardzo chce się żyć. Mateusz Nowak i Anna Popek, witamy państwa bardzo serdecznie w środę. Mówi się, że środa to taki już mały piątek w sumie, więc praktycznie weekend i my w tą środę chcemy państwa wprowadzić z dużą dawką energii, no i też bardzo fajnych tematów. Aniu, dzisiaj dzień ochrony środowiska i też dzień walki z nielegalnym połowem ryb. Czy ty ryby łowiłaś kiedyś? Tak, na wędkę łowiłam, w Wiśle, okonie i leszcze. Bardzo mi dobrze to szło, ale mistrzem był dziadek. A, no tak. Dziadkowie zawsze są mistrzem. Dziadkowie i wujkowie to są mistrzowie tak, jeżeli chodzi o połów ryb. O wędkowanie. Tak, ale dzisiaj oprócz tych wątków, o których powiedziałeś, które już zaznaczyliśmy, mówić będziemy również o modzie z recyklingu, to a propos tego tematu ochrony środowiska, a także zajrzymy do ambasady Turcji w Warszawie na pyszne tureckie śniadanie. A co dokładnie przygotowaliśmy dla was, zobaczcie. Dziadek artysta i nowe projekty. Najnowsze trendy makijażowe. Eventy modowe w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Szanowni państwo, mówiliśmy o tej ochronie środowiska, o połowie ryb, ale teraz też mamy sezon na truskawki i na szparagi. I jako, że państwo na Facebooku już jest ponad 10 tysięcy, prawie 10,5 tysiąca, więc prosimy, żebyście państwo wysyłali nam to, jakie dania ze szparagów, z truskawek robicie. Może jakieś babeczki z takich truskawek się robi? Coś takiego? Tak, oczywiście. Truskawki są bardzo uniwersalne i smakują właściwie ze wszystkim, nawet w sałatach, nawet wytrawne. Karolku zrobił w Czerwińsku wspaniały sos z truskawek pikantny z papryczką i on zrobił furorę. Nie truskawki na słodko z bitą śmietaną, ale właśnie taki pikantny sos z truskawek. Także zachęcamy do tego, żebyście do nas dołączali na Facebooku i na Instagramie, bo wszędzie tam publikujemy dodatkowe jeszcze informacje, czy też zdjęcia zakulisowe, które bywają. Coś, czego tutaj nie widać, bywają czego bardzo nie ciekawe. Widzicie, tak. Te zdjęcia faktycznie czasami są no, takie bardzo sympatyczne, coś, czego nie zobaczycie tutaj na ekranie, ale coś, co właśnie czy na Facebooku, czy na Instagramie możecie zobaczyć. Takie zdjęcia, jak ktoś mówi, od kuchni. Tak. Zaglądajcie, w każdym razie dołączajcie. Sama nie wiem, czym jest ten tanturing, o którym mówiliśmy w tym makijażu. Przekonamy się to dzisiaj. Chętnie się dowiem. Natalia Rzeźniczak będzie rozmawiała z mistrzynią makijażu na ten temat. A teraz a propos tego Dnia Ziemi i tej ochrony środowiska, właściwie tak powinno to się nazywać. Wczoraj odbył się pokaz mody z recyklingu. Autorem kolekcji był Mariusz Przybylski, nasz znajomy, jeszcze kiedyś pracujący w Telewizji Polskiej, a teraz ulokował ten swój pokaz w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, co jest bardzo ciekawe, bo to jest bardzo znakomita i szacowna instytucja, pięknie działająca. Moda z recyklingu, no właśnie, brzmi też jakoś kosmicznie, prawie jak ten tanturing. Ale zobacz, moda z recyklingu, a to jest moda z recyklingu, taka piękna suknia, którą kupiłam, przechodząc przypadkiem przez koło second handu. A. Jeszcze z metką, no wiuśka. No i po co to kupować nowe, jak jeszcze te niezużyte są w takim dobrym stanie. Ładna, prawda? Taką, no jasne, tak. To może to w takim razie zobaczmy ten pokaz mody z recyklingu. Zobaczmy, jak to się robi. Dzień dobry, jesteśmy na pokazie Mariusza Przybylskiego w Instytucie Wzornictwa. Skąd pomysł na taką inicjatywę? Chcieliśmy wrócić do dawnych tradycji Instytutu i do tego, co robiła profesor Telakowska. I właśnie w pięknej sali jej imienia postanowiliśmy zorganizować pokaz mody, bo pokazy mody w Instytucie się odbywały w dawniejszych latach. I teraz chcemy jakby ożywić tą tradycję, dlatego taka propozycja dla Mariusza, który się na szczęście na to zgodził. I mogliśmy obejrzeć wspaniały pokaz właśnie mody z recyklingu.
bardzo ciekawa inicjatywa mody recyklingu, która zaczyna powracać. Zaczynamy nie marnować rzeczy, tylko przetwarzać. Co pani o tym sądzi? Cały 2024 rok w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego przebiega pod hasłem właśnie zrównoważonego projektowania, cyrkularności i takiej odpowiedzialności za produkt. Więc teraz projektanci wszyscy myślą o tym, jak zachować jak najdłużej użyteczność rzeczy i jak ją projektować w zgodzie z poszanowaniem jakby środowiska naturalnego. A jak pani myśli, czy media i celebryci pochwycą tę modę na recykling? Ta świadomość jest coraz większa, również społeczna, żeby jednak nie wyrzucać, tylko użytkować te rzeczy i później je na przykład przerabiać, tak jak pokazał nam to Mariusz Przybylski. Na zakończenie, czym Instytut Wzornictwa się zajmuje? Promocją polskiego designu i projektantów, ponieważ mamy bardzo dobre wzornictwo, wspaniałych projektantów, którzy robią karierę na całym świecie i my jesteśmy od tego, żeby im pomagać i ich promować i pokazywać. Także zapraszamy serdecznie do Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przy ulicy Świętojerskiej 5/7. Również na wystawę prac Mariusza będzie można obejrzeć jego ubrania, które tutaj będą wystawione, oraz pracę znakomitego grafika i rzeźbiarza krakowskiego Karola Szafrana. I ta wystawa będzie u nas trwała od 8 do 16 czerwca. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy właśnie po pokazie mody, recyklingu. Goście dopisali po pokazie. Jak twoje emocje? No wiesz, teraz już opadły na szczęście, bo zawsze przed mam, wiesz, je największe. Zanim się ten pokaz nie rozpocznie, to wiesz, jest dosyć mi gorąco i nerwowo. Ale też już robię to tyle lat, że jakieś doświadczenie też jest, więc staram się to jakoś tak balansować, ale ten lekki stres zawsze się pojawia. Jest to dla mnie super jakby taka możliwość, by dwa razy tą kolekcję pokazać w roku. Także zaczęło się to bodajże w lutym, wtedy Instytut Wzornictwa Przemysłowego, gdzie dziś jesteśmy, zaproponował mi takowy pokaz, więc jak mogłem nie przyjąć zaproszenia. A skąd pomysł na modę z recyklingu? Z serca, że tak powiem. I to dawanie drugiego życia ubraniom przy tak ogromnej nadprodukcji ubrań, no wydaje mi się, że jest czymś już dzisiaj takim naprawdę bardzo podstawowym i że warto w to wchodzić i warto to robić. I dla mnie też jako dla projektanta było to wspaniałe wyzwanie, że nagle z tych starych ubrań, z tych resztek tkanin, ja mogę stworzyć coś zupełnie nowego. Czy to jest trudniejsze niż stworzenie czegoś od podstaw? No myślę, że tak, dlatego że wiesz, to jest zupełnie inne mierzenie się z tą materią, tak? To po prostu masz stertę ubrań, jakieś małe kawałeczki, resztki tkani, no i teraz wiesz, no musisz z tego zrobić spójną, atrakcyjną kolekcję. Więc naprawdę jest to, wydaje mi się, znacznie trudniejsze, ale też jest to dla mnie bardzo cenne, ponieważ mamy bardzo mało wyzwań jako projektanci i jeżeli takowe się pojawiają, to dla mnie jest to coś wspaniałego. Mariusz Przybylski mówił o nadprodukcji ubrań. Rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić. To moja druga zdobycz tego samego second handu. Zobacz, jakie sceniczne spodnie piękne. No na scenę idealne, no tak właśnie, szczerze mówiąc. Właśnie... Jakieś czasy Bee Gees mi się kojarzą, coś tak, takiego, Bee Gees, prawda? Abba i tak dalej. I myślę, że właśnie teraz modę połączymy ze sceną osobą Janka Pospieszalskiego, który już u nas jest. Ale Janku, nie każcie mi przymierzać tu. Nie, ale ja chętnie bym wystąpiła w takich spodniach na scenie, wiesz, gdzieś na koncertach, które. Tylko do tego muszą być buty na takim koturnie, tak. I również srebrne, złote. Z szeleszczącymi jakimiś takimi. Jaki stylista? No przede wszystkim jeszcze takie te kocie ruchy, które oni tam mieli, prawda? O, to dobrze, nie trudno. Dobrze, że tego nie pokazaliście. Ale trzeba się tym bawić. To są naprawdę nieduże kwoty, a jakaś, jak uruchomiona już wyobraźnia. Można nawet... Wszystko przeliczasz na pieniądze. Nie, bo mówimy o modzie. Dlatego okay. Recycling, moda, oszczędności. A przy okazji wyobraźnia. No i chyba będę musiała karierę śpiewaczą rozpocząć. W czym mogę ci pomóc? No i proszę państwa. Dobrze się zapowiadasz. Ja też jestem... Tak się... Słuchaj, ja też dotarłem do takiego momentu w życiu, kiedy właściwie można byłoby sobie już odpuścić, prawda? Nie, zająć się prace, drobne prace ogrodowe, chociaż biorąc pod uwagę areał trawnika, no to na pewno drobne wysiłek na pewno nie. Ja pana widzę w ogrodzie, tak, tych spodniach. To chyba, żebym odstraszał krety tym szelestem. Tak. Nie, Janku, wiem, że jesteś człowiekiem o niespotykanej energii i sile działania, woli działania. Szczególnie o 6:01 ranem. Też dajesz radę. Powiedz, co u ciebie słychać ostatnio i jakie projekty?
jak ty szykujesz? Słuchaj, więc 14 czerwca wychodzi pierwszy singiel nowej płyty Pospieszalskich. Płyta nazywa się Dom. I będzie rzeczywiście takim retrospektywnym spojrzeniem na ostatnie kilka lat, które robiliśmy z rodzinną orkiestrą, czyli Mateusz, Marcin, Karol, pierwsze pokolenie, żona Marcina Litka, moja skromna osoba i ogromna, bliżej niezidentyfikowana liczba drugiego pokolenia. To są Paulina, Łukasz, Nikodem, Mikołaj, Marek, mówić dalej? Nie, ale Frank, czekaj, Barbara, Macie... Ewa, Basia. Ale jak to się robi? Czy po prostu dzieci tak muzycznie uzdolnione dzieci to szukają... są stare dziady już po 38 lat. No tak, lat, ale czy oni też szukają ludzi o podobnych zainteresowaniach, stąd ta mnogość talentów i jak to muzyków? Nie mieli wyjścia. Aha. Wszyscy mają, w większości mają pokończone dobre uczelnie muzyczne, dyplomy akademii czy konserwatoriów polskich i zagranicznych. I no i tam szukali, nie, tam znajdowali swoich partnerów, mężów, dokładnie, żony. Tak, dlatego tak, o to tak. O to chodzi, no skąd się wzięła taka liczba dokładnie talentów Franek, w jednej rodzinie? Moja cudowna synowa Basia Ewa została przejęta z Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina, pianistka, która zrobiła dyplom u Janusza Olejniczaka, znanego tobie. Tak. I świetnie gra na fortepianie, a jednocześnie jest matką trójki cudownych naszych wnuków, co nam daje ogromną radość i motywację właśnie do życia, żeby starać się. Czy oni Staś, też muzykują? Siedmioletni Staś dołączył w tym roku do nas, do kolęd i wystąpił. To policzyłeś, ilu was jest na scenie? Na scenie w porywach do 16 osób. No, byłam kiedyś, proszę państwa, na takim koncercie w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. No, to było porywające widowisko, zupełnie. Wspaniałe wystąpienie. Ale dlaczego ten dom? Czy rodzina... Tak, no, no, po prostu to nawiązuje, a przy okazji jest też... to jest tytuł jednej z piosenek, która się pojawi na tej płycie. Piosenka w wykonaniu Basi, autorstwa Mateusza, ale zaczynamy zupełnie od innego singla. Sięgnęliśmy po wiersze polskich poetów, Jerzy Libert, Baczyński, Norwid, Pawlikowska, nie, Iłakowiczówna, Stachura, także no pełna plejada świetnych polskich autorów, pisarzy, przede wszystkim poetów. I do tych wierszy powstały staraniem własnym rodziny oraz brata powstały podkłady muzyczne i dzieciaki i my sami śpiewamy je z wielkim przejęciem i zapałem, dlatego że piękny polski język i śpiewamy o czymś, co ma sens. No. Pierwszy ogień, 14 czerwca, pierwszy singiel z tekstem Jerzego Liberta. A gdzie go usłyszymy? No, jest na wszystkich platformach, na Spotify. Płytę wydaje Polskie Radio, także szacowna instytucja z dużym prestiżem. Tam będzie też promocja na różnych antenach. Bardzo gorąco zachęcam. Kiedy będzie można płytę kupić? Płyta fizycznie, jako krążek, to jest właściwie gadżet kolekcjonerski dzisiaj w tych czasach muzyki cyfrowej, pojawi się dopiero jesienią, ale stopniowe single będą się pojawiały, tworząc pewien rodzaj suspensu. Czy z koncertami ruszycie w Polskę? Tak, oczywiście, tak? Myślimy o jesieni. Natomiast pierwsze koncerty z częściowo już tym repertuarem pojawią się, zagramy teraz z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Mateusz zrobił tak piękne podkłady, tak piękną muzykę do adaptacji pamiętnika z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego. To jest poruszający tekst. Tak. Oczywiście, przyznam, mało rozrywkowy, no, wstrząsający zapis tego, co działo się w naszym kochanym mieście. Tu nieopodal. I tu, tak. W tych miejscach, w tych oczywiście. Miejscach. 80 lat temu ta okrągła rocznica prowokuje nas albo skłania do tego, żeby jeszcze raz wrócić i oddać hołd tym ludziom, którzy... I przemyśleć, jak to się stało, że do tego doszło i co z tego wyciągnęliśmy, jaką lekcję historii. Ale muzyka jest piękna i wykonania też polecam bardzo gorąco. Także na pewno to jest rzecz, która jest najbliższa nam. Natomiast oczywiście rodzina jest aktywna cały czas. No, dzieciaki grają, bracia grają, córka gra. Ostatnio teraz
z Marcinem. Janku, muszę przerwać, bo tak. O rodzinie Janek może godzinami. Ja chciałam zapytać, co u ciebie? Co u ciebie? Czy ty pytasz, czy ty rozmawiasz? Rozmawiam. No, Jan właśnie. Pospieszalski rozmawia. Czy warto rozmawiać dalej? Już niebawem. W tym wariackim czasie. Warto. Uznałem, że warto, chociaż tak jak powiedziałem, można byłoby już zająć się wnukami i ogródkiem. Natomiast to nie dla mnie. Tym bardziej, że tyle wokół się dzieje, że należałoby to rozpoznawać. I myślę, nie myślę, przygotowałem nowy projekt, już za 2 tygodnie start kanału, ten kanał już jest aktywny, Jan Pospieszalski rozmawia, co to będzie, bardzo gorąco zachęcam, żeby wejść, jutro pojutrze ukaże się pierwszy taki filmik, który opowie o tym, co można, czego można się spodziewać. Skąd pan ma tyle energii do tego wszystkiego, jak pan mówi, dzieci, wnuki, tutaj muzykowanie, teraz kolejny projekt dziennikarski. Życie mnie nakręca, trzeźwość mnie nakręca, to jest też istotna rzecz, że higieniczny tryb życia w miarę no, staram się prowadzić i stąd się to bierze. No. Jak mówiliście o tych sezonowych potrawach, tak. Że truskawki teraz, mówiliście o szparagach, mi się przypomniała taka stara książka pod redakcją pani Monatowej, wydana przez Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach w 1932 roku, gdzie była taka porada: w maju i w czerwcu pawia nie kupuj, bo twardy. Także jeżeli truskawki tak, paw na pewno nie. No i to jest, proszę państwa, też sposób na dobre życie, na taki, na energię i wolę działania między innymi. Prawda? Ja przyznam szczerze, że ja trochę wychowałem się na pana muzyce, jeżeli chodzi też o Arkę Noego, o to, jak śpiewaliście kolędy, bo to są moje czasy dzieciństwa. To, czy teraz ta płyta, którą wydaje się, ona się będzie mocno różnić od tamtych. Nie, to zupełnie coś innego. To jest energetyczna muzyka współczesna, znaczy współcześnie grana, tak jak w kulturze masowej jest to przyjęte, ale z ogromnym arsenałem w jazzu, w środku muzyki etnicznej, odniesień do muzyki poważnej. Także ten arsenał możliwości Marcina, Mateusza, wielostronność, wszechstronność, ich wirtuozeria jest również do odczytania w tych aranżach i w opracowaniach. Także na pewno to jest bardzo współczesne. No nie tak współczesne jak to, co robi Mateusza syn Łukasz, Marcina syn Nikodem i Karola syn Szczepan. Czy już ten syn? Bo Szczepan, Nikodem i Łukasz wystartowali z projektem Santa Barbara i to jest poważne przedsięwzięcie. Słuchajcie, o czym to jest tak. Jest? No to jest fantastyczna muzyka. Santa Barbara to elektroniczna. Nie zagrać w Świętej Barbarze tutaj na Emilii Plater. To jest muzyka, która nie za bardzo nadaje się do kościoła, bo to jest absolutnie nowoczesna, współczesna muzyka z dużą ilością elektroniki śpiewana już tylko pod to kątem... O tym następnym razem, jeżeli pozwolisz, żeby nasz. Dlaczego? Zaproś kolejnej... Szczepana albo Łukasza. I o kolejnej części rodziny, tak? Już wtedy tak, też może pamiętamy, porozmawiamy. 14 czerwca, podsumowanie za 2 tygodnie. Pierwszy singiel Jerzego Liberta. Tak, a za 2 tygodnie startujemy z Janem Pospieszalskim, który rozmawia. Na YouTube. Tak. I zainteresował cię szparagi? To bardzo proszę zobaczyć, jakie fantastyczne szparagi przysłali nasi widzowie i truskawki. Zrobili. Co z nich można zrobić? Zobaczmy raport od naszych widzów. Szparagi z truskawkami? Tak, pyszne. A to szparagi, to truskawki. O, tu pani przetwory Ania. I soki będą z tego robione. Pani sama zbierała, pani Aniu? Jakie ładne, to chyba była rumba. Oj, pierogi ze śmietaną. O, jakie truskawkami dobre. I z cukrem oczywiście. I z cukrem, koniecznie. No jednak truskawki, patrz, kanapki? Pieczywo kanapki? Z masłem, twarogiem, miodem i truskawkami. Pani Zosiu, normalnie kanapka z truskawką, nie wpadłabym na to. Oj, taki sering na zimną moja mama taki robi i naprawdę jest przepyszny. Ojej, drożdżówki. To jak wygląda. Ojej, no dobrze. Przepysznie. Na szparagi jeszcze poczekamy trochę, bo warto. Ale te truskawki wyglądały naprawdę... Ślinka nam tutaj. Ślinka tak. Nam cieknie. Natalia, ratuj, bo nie możemy mówić. Natalia, co u ciebie? U nas wszystko w porządku. Witamy państwa z naszego kącika. Piękna Julia Gąstaw, którą państwo już doskonale znają, i piękna modelka Oliwia. I dzisiaj porozmawiamy o tanturingu. Ja wiem, że to brzmi bardzo tajemniczo, ale Julia nam wszystko wyjaśni. Julia, czym jest tanturing? Tanturing jest to taka metoda konturowania na stałe, można powiedzieć, na stałe, na parę dni. Jest to rzecz, którą tak naprawdę każda kobieta chce zatrzymać, można powiedzieć, ten makijaż na dłuższy czas. I to jest właśnie sposób na to, żeby właśnie sobie ten makijaż zatrzymać na dłużej. Konturuje się to produktami, które zostawiają nam, można powiedzieć, taką opaleniznę, czyli po prostu samoopalacz, taki trwały. I konturujemy to w konkretnych miejscach, aby uzyskać efekt takiego rzeźbienia twarzy. Mówisz, że to jest makijaż na kilka dni. Jak to jest możliwe, skoro codziennie każdy powinien pamiętać o tym, każda kobieta, aby makijaż zmyć. Więc jak to jest możliwe, że to się kilka dni trzyma?
właśnie tutaj to jest takie, że tak powiem, absurd tej sytuacji, że ogólnie makijaż totalnie zawsze trzeba zmywać, ale to jest produkt, który zostawia jakby w naszą skórę się wtapia, on po prostu zostaje na naszej skórze, tak jak po prostu opalenizna. Więc dopóki nam się nie wymyje po prostu z twarzy, no to będzie na tej twarzy cały czas widnieć. I w momencie, gdy nałożymy go sobie na skórę, to po prostu on zostaje jako opalenizna. Więc tutaj to jest, można powiedzieć, taka trwała opalenizna w konkretnych miejscach. Czyli doskonale sprawdzi się w sezonie zimowym w Polsce, kiedy też ta jest taka blada. A jak nakładamy produkty? Produkt zdecydowanie nakładamy bardzo delikatnie, bardzo w takie bardzo konkretne miejsca, najlepiej jak najmniejszym pędzelkiem. Też warto dobrać dobrze odcień tego samopalacza, dlatego że mamy bardzo dużo na rynku, nie chcemy mieć pomarańczowej twarzy w plamach, więc tutaj jakość też ma duże znaczenie oraz odcień oczywiście. Więc jeśli mamy jasną karnację, to oczywiście wybieramy produkty, które są troszeczkę jaśniejsze, chłodniejsze, a jeśli mamy ciepłą karnację, to oczywiście sięgamy po te takie ciemniejsze, cieplejsze. No dobra, to tutaj mamy teorię z głowy. W następnym wejściu pokażemy Państwu, jak to wygląda, i porozmawiamy sobie również o przygotowaniu skóry, bo to również jest bardzo ważne. Także oddajemy głos prowadzącym i do zobaczenia. Tak, macie, ale jest w zasobach, tak? Jest w zasobach. No to już tam się nie tam. Proszę Państwa, my tutaj przeglądamy z dużym zainteresowaniem takie stare druki, stare zdjęcia. Okazuje się, że w tych surowych i skromnych, siermiężnych latach komunizmu dbano o to, aby jakość była bardzo dobra. Więc takie ciekawostki mamy tutaj dla Was przygotowane, jak wyglądała moda w 1962 roku. Zaraz opowiemy więcej, a teraz nasze ciekawostki z ekspresu. Zobaczcie. Następny cud w Pompejach. Tak włoskie media opisują najnowsze odkrycie w tym starożytnym mieście. Archeolodzy w trakcie prac odnaleźli pomieszczenie, które służyło obrzędom rytualnym. Jego powierzchnia to zaledwie 8 metrów kwadratowych. Na ścianach widnieją zachowane w bardzo dobrym stanie ozdobne malowidła. W środku znajdowały się też fragmenty robotniczych narzędzi oraz 15 amfor i dzbanów różnej wielkości. Cały obszar, na którym trwają wykopaliska od czasu erupcji Wezuwiusza, pozostał w dużej części nieprzebadany, a to oznacza, że przed nami kolejne antyczne niespodzianki. I ruszyli. Miłośnicy adrenaliny i dobrej zabawy mieli raj na ziemi podczas tradycyjnego festiwalu Bunarfest w mieście Pliznen w Kosowie. Uczestnicy konkursu ścigali się na dętkach opon do ciągników. Co prawda to nie Formuła 1, ale niektórzy usilnie próbowali wykręcić dobre tempo, inni łapali ciepłe promienie słońca, tocząc się w iście ślimaczym tempie. Niezależnie od obranej taktyki, jedno jest pewne, nie brakowało amatorów chłodnych kąpieli, a upał sprzyjał takim aktywnościom. Do skandalicznego wybryku holenderskiego turysty doszło we włoskim Herculanum. To miasto położone nieopodal bardziej znanych Pompeji. Mężczyzna pomazał czarnym markerem ścianę zabytkowego budynku. Zostaną mu za to postawione zarzuty zniszczenia mienia oraz zniekształcenia dzieł artystycznych. Starożytna willa położona u stóp Wezubiusza przetrwała nawet erupcję wulkanu, a zniszczył ją przechodzień. To nie pierwszy taki przypadek dewastowania zabytków we Włoszech. W ubiegłym roku zwiedzający wyrył na ścianie Koloseum swoje inicjały. Władze kraju wprowadziły za akty wandalizmu ostrzejsze kary finansowe. Nawet do 40 tysięcy euro. Te 40 tysięcy euro, które dostał ten malarz, że tak wyrażę, czy graficiarz. Nie obrażajmy graficiarzy. Ale właśnie, czy to chuligan, no. To jest dużo w sumie, no bo już do tych Pompejów, no nie wiem, czy to się da odrestaurować tak realnie, nie? Odkuć chyba trzeba by było. No i więc jakby, no niepowrotnie to jest stracone 40 tysięcy euro, no. Mała kara, uważam, że mała kara. Myślę, że mała kara. 120 tysięcy złotych. No dobrze, a teraz jaka pogoda, proszę Państwa, zobaczmy. W różnych zakątkach Polski różna. U nas jest przyjemnie rzeźkawo, tak bym powiedziała. Dosyć rzeźko, tak. A w innych miejscach Polski jak? A w Mielnie. Oj, tam to słoneczko się przebija, widać, że plaża na razie pusta, ale bardzo. A w Giżycku też elegancko. Nad jeziorkiem. Tak, trzeba wyruszyć w jakiś rejs, proszę Państwa, już na skorci chyba popłynie. Ale nad Soliną Podkarpacie widać, że tutaj troszeczkę jednak gorzej, że tam dzisiaj chyba nie popływamy za bardzo na łódce. Jak w rejs, to raczej Mazury, prawda? Raczej Mazury, dokładnie tak. Z nami w studio już gość, pani Justyna Czajkowska, Joanna Czajkowska, przepraszam. Ale rozmowa za momencik, także daleko nie odchodźcie. Bądźcie z nami za 2 minutki. Widzimy się ponownie.